Dzień dobry Państwu. Komu i po co potrzebna jest lustracja? Jak ma wyglądać? Czy jak chce SLD, ma to być swoisty przegląd ludzi zajmujących najwyższe stanowiska w państwie, ale przegląd robiony tylko przez ich zwierzchników i do wiadomości wyłącznie tych zwierzchników, czy mówiąc inaczej organów, które tych ludzi powołały? Czy może jak chce KPL, ma to być przegląd niemal wszystkich, od prezydenta począwszy, a na nauczycielu skończywszy? Do tego, gdyby odkryto, że dana osoba była agentem służb specjalnych, byłoby to równoznaczne z zakazem zajmowania przez taką osobę określonych stanowisk. O dwóch koncepcjach lustracji rozmawiać będą Zbigniew Siemiątkowski z SLD i pan Krzysztof Król z KPN-u. Jak zwykle są też w studio dziennikarze. Jest Piotr Zaremba z Życia Warszawy i Kazimierz Groblewski z Rzeczpospolitej. I pierwsze pytanie do panów. Po co w ogóle potrzebna jest lustracja czy sprawdzanie, skoro bez tego lepiej lub gorzej, ale państwo demokratyczne działało już 5 lat. I to pytanie najpierw do pana Króla. Dziękuję. Znaczy, państwo demokratyczne funkcjonuje, natomiast to, czy pod tym względem funkcjonuje dobrze, jest to kwestia już dyskusyjna. Lustracja jest potrzebna z dwóch powodów. Po pierwsze, jest potrzebna po to, ażeby oddzielić winnych od niewinnych. Jest potrzebna do tego, ażeby napiętnować tych, którzy służyli policji komunistycznej, i jest potrzebna dla bezpieczeństwa państwa, żeby te osoby nie były szantażowane i żeby mogły być osobami zaufania publicznego. To zresztą jest dlatego ten charakter propozycji KPN-u jest wzorowany na propozycji niemieckiej, żeby zostały tą ustawą objęto osoby pełniące zawody zaufania publicznego, w których to zaufanie publiczne jest niezwykle potrzebne. I wreszcie na samo zakończenie jest potrzebna po to, żeby tą sprawę zakończyć. Ja cały czas zastanawiając się nad tą naszą propozycją, mam świadomość, że lustracja powinna być przeprowadzona w roku 89 przez rząd Tadeusza Mazowieckiego. W tej chwili jest bardzo późno, ale jeszcze nie jest za późno. I jeśli tego nie zamkniemy, będziemy mieli za chwilę drugą, trzecią, czwartą listę.